Cześć! Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, dzisiaj coś totalnie innego. Z racji tego, że robię chwilową przerwę od serii Storów na Sił X, to pozwoliłam sobie dzisiaj na zrobienie takiego filmiku. Zdrabki włoskie. Mój brat, który właśnie niedawno był we Włoszech, zrobił mi niespodziankę, przywiózł mi dwie włoskie zdrabki do przetestowania. Dwie zdrabki za 3 euro, także wkład to 6 euro, ale wkład nie jest mój. Nie mam pojęcia, co jeśli będzie jakaś wygrana, bo no, nie wybieram się do Włoch. Ale no, zobaczymy. Nie wiem, ile jest czasu na odebranie wygranych. Zobaczymy, czy w ogóle coś wpadnie. Obejrzałam już jakieś włoskie filmiki, żeby sprawdzić, o co chodzi, szczególnie w tej zdrabce, no bo ta jest dosyć podobna do naszych. Zwykła krzyżówka, ale już wszystko wiem, także razem z Wami sprawdzę, co się w tych zdrabkach znajduje, a dla mojego brata zostawiamy serducha i inne super rzeczy w komentarzach, bo naprawdę sprawił mi miłą niespodziankę i mogę nagrać taki wyjątkowy, całkowicie inny odcinek dzisiaj. Dobra, zacznijmy może od tej zdrabki, takiej trochę dziwnej. Małe zbliżenie. I z tego, co widziałam, mamy cztery wygrywające symbole i szukamy wśród tych trzech gier. Czyli mamy 9 pól, gdzie możemy znaleźć wygrywający symbol i przypisaną do niego wygraną. Jeśli wygrywający symbol będzie pod autem, to wtedy wygrywamy wszystkie kwoty z danej gry. A tutaj musimy znaleźć dwie takie same kwoty, żeby znaleźć wygraną. Tylko dwie takie same kwoty. Sprawdźmy, czy coś tutaj będzie. Będziemy szukać okularów, pióra, jakiegoś chyba portfelika i słońca. I mamy jakąś łyżwę, walizkę i księżyc. No, te samochody sprawdzimy na końcu. Tu mamy jakąś scenę, słuchawki, fajerwerki, nuty, motyl i namiot. Czyli naszych wygrywających symboli nie ma, ale sprawdźmy, czy są pod autami. Jest książka, ognisko, no i jakaś taka naczepa. W każdym razie tutaj wygranej nie ma. Sprawdźmy, czy znajdziemy dwie takie same kwoty. 50 euro. 5 euro, 100 euro i 3 euro. Także, no nie ma wygranej. I sprawdźmy jeszcze tą drugą. Tutaj mamy klasyczną krzyżówkę i za 3 słowa jest 3 euro. No i lecimy tak jak dalej i jest bonus za zdrapanie słowa bonusowego, mamy przypisaną kwotę. Dobra. Szukamy najpierw TD. Czy to w ogóle będzie widać? No, mniej więcej. Także krzyżówki mniej więcej wszędzie takie same. Okej, D nie widzę wcale. SR. No, główna wygrana to aż 200 tysięcy euro. No, dla takiej wygranej opłacałoby się tam pojechać, odebrać bardzo. Dobra,
jeszcze tu jedno S. XF. X-y mają wszędzie. I też niezbyt przydatne. G i B. Okej. C i N mamy pierwszą literkę bonusową. Dalej Y i V. O dziwo, tutaj V jest dosyć często spotykane. No a Y nie za bardzo. No jeszcze chyba nie ma żadnego słowa. Dobra, co dalej? L, J. Mamy L. Było N. Ostatnie dwie literki. I. I U. Także zabrakło O. Mamy WIS. Jedno słowo. Tu mamy fuksja. Drugie słowo. Kurczę, chyba jest wygrana, bo jest tutaj trzecie słowo, tu czwarte. Tu jeszcze U. No, na to wychodzi, że mamy i WA, i VA. Y i N, cokolwiek to jest drugie słowo. Mamy jeszcze fuksja. I WIS. Tak? Tak. W bonusie było. Był 1000 euro, ale mamy 4 słowa. 4 słowa dają 10 euro. No, także jedna pusta, drugie 10 euro, wkład 6 euro, wygrana 10. No to jest, kurczę, 46 zł aktualnie jakoś. No, trzeba to wymienić. Także przekażę komuś na pewno, komuś z rodziny, bo... No nie wiem, jeszcze sprawdzę, ile jest czasu na odebranie takich wygranych, bo szkoda, żeby się zmarnowało. No ale fajnie, fajnie wypadło. Test ciekawy, jeszcze z wygraną. Odcinek na plusie. Mam nadzieję, że podobało Wam się. I zapraszam Was na kolejne odcinki na moim kanale. A dla brata jeszcze raz wielkie podziękowania, serducha. Wszystko co najlepsze. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa.